Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z serii Far Cry 5. Jak widzicie, kontynuujemy naszą przygodę. Jest ze mną Boomer, nasz przyjaciel. Jesteśmy tutaj na tym posteruneczku Garden View Orchard. To jest gdzieś tutaj chyba koło tego Pumpkin Farm, zaraz zobaczymy. Tak, naprzeciwko tej dyniowej farmy. Ja tutaj zdecydowałem się podbić ten region Johna Seeda. Zobaczmy, gdzie byśmy mogli się tutaj udać, żeby jak najbardziej napsuć im krwi. Są tutaj jakieś lokacje pozaznaczane, jak oddalamy, to są takie prostokąty, kwadraty. A jak przybliżamy, to się pokazują właśnie furgonetki, motorki, wszystko. Tutaj chyba mamy po drodze jakiś posterunek. Myślę, że moglibyśmy się nim zająć. Ewentualnie jeszcze zerknijmy do dziennika. Falls End to jest chyba środek naszej mapy, to sobie później zrobimy. Ciekaw jestem, czy gdzieś tutaj można odznaczyć, żeby nam nie pokazywało tych misji, co mamy już zrobione. To mnie sporo by to ułatwiło, no ale dobra, niech będzie jak jest. Tak, jest ze mną Boomer i tak już myślę, że zostanie. Talentów mamy tylko jeden. Muszę tutaj się zeznajomić z tymi osiągnięciami, ale to myślę, że w przyszłości sobie to ogarniemy. Czy doszedł nam ktoś nowy na YouTubie? Nie widzę, tylko większość osób ta sama. Okej, moi drodzy, kontynuujmy. Ja mam oznaczony ten posteruneczek, to jest... Oznaczyło mi tu traktor. Czy ja mogę jeździć traktorem? O, oczywiście! Ciekawe, co na to Boomer. Amulet ręczny, strzał. Dobra. Cisnę traktorem. Następna stacja radiowa, si. Ciekawe, jak mam wcisnąć si na klawiaturze. No dobra. O! Te siory mi normalnie zaznaczyło. O, tam kogoś... Tam kogoś chyba zjadły te ptaki. Można to pyrnąć. Olejek błogości. O, biedny. No trudno, życie. O. Czekajcie, już widzę tutaj naszego przeciwnika. Jak to się wysadza? Kurde, tak szybko się wypstrykałem z amunicji do... karabinu? Strasznie jakoś szybko. Okej, to był cywil, więc... Już o mało... Nie bym odpalił. Co to jest? A to jakiś wombat? Nie, to jakaś... O Jezu! Co to jest? Jakiś wścieknięty coś i nie umiera. What? Teraz zwiewa. A ty? A ty? Co to za zwierz? Co się dzieje w ogóle? Kurde, nawet... Patrzcie, nie da się nawet bezpiecznie gdzieś pojechać. Dobra, ja muszę tutaj załadować spluwę. To nie to, co chciałem wcisnąć. No dobra, niech będzie ten karabin, chociaż nie wiem, jak tutaj z tą amunicją. Dobra, ciśniemy traktorkiem. Farming Simulator, słuchajcie. Far Cry 5. Ciekaw jestem, czy Boomer będzie biegł za nami? Tak, zobaczcie, on tutaj nad traktorem elegancko sobie nadąża. Olewamy tych kolesi, bo... O kurde... O man, Boomera potrąciłem! Kurde, zwiewamy. Dobra, mam nadzieję, że Boomer się wskrzesi. Dobra, Boomer się wskrzesił. Ciężko tu jest cokolwiek zrobić, słuchajcie. Non stop tutaj atakują nas przeciwnicy. To jest jakiś łoś. Potrąćmy niedźwiedzia? Nie, co to jest? A to jakaś krowa jest. Zrobiłem ją? Nie! Co tu się dzieje?
Co tu się dzieje? Ja się gdzieś tu muszę schować. O kurczę, aby mnie tylko ten niedźwiedź teraz nie znalazł. Patrzcie, pies z niedźwiedziem będą walczyć. O co tu chodzi? No jest jakiś niezniszczalny ten koleś. Co jest z tym pistoletem? On przestał działać. O Jezu. Nie, nie potrąć mnie. Kurde. Ja cię! Nie ogarniam, o co tu chodzi w ogóle. Nie mogę tego byczka tutaj przypyrać. Świnia nawet się pojawiła, słuchajcie. O co chodzi? O, mamy quada, spoko. Wolę chyba quadem niż tym traktorem. Nie mam w ogóle amunicji, już mi się kończy. Muszę tutaj popyrać tych przeciwników. Właśnie najgorsze jest to... Najgorsze jest to, że... Po zabiciu kogoś nie mam zielonego pojęcia, gdzie on później leży i tak kurde szukam. O, jakąś sałatę w ogóle znalazłem. Ja, co ty? Kombinezon do szybowania, który pozwoli ci podejmować wyzwania w powietrzu. Trzeba kombinezon do szybowania znaleźć. No kurde, i co jeszcze? Base jump, co to jest? Dobra, od tych bierzemy. Potrzebujemy amunicji. I co mam z nim zrobić teraz? O, jeszcze jeden. Skąd oni się biorą? Skąd oni się biorą? Nic nie rozumiem. Dobra, mamy 57 naboi. Kurde, myli mi się cały czas Q z tym, z pistoletem, z tabem. Dobra, już styknie? Da radę jechać? Ja cię. Nie no, jedzie ktoś kolejny. O, man. Uratowaliśmy cywila, słuchajcie, teraz na to wychodzi. I dlaczego ja nie mogłem tego byka przy ten? O, tam coś... O, dobra, nie zdążyłem. Dobra, jedziemy stąd. Mam to w nosie. Bo nigdy nie pojadę. Gdzie ja mam jechać? Tu gdzieś mnie kieruje. Podoba mi się ten GPS-ik, powiem wam. Zresztą tak naprawdę mógłbym sobie tutaj elegancko... jechać jakoś bez drożami, bo jadę tym superkładem. Co tym razem? Co tam, boomer? Co jest? Jeleń. Dobra, jelenia kiedyś tam złapiemy innym razem. Kolejny jeleń. Nie, to słuchajcie, to nie jest posterunek, to jest jakieś zadanie chyba nowe. Willis Huntley. Deputy, I know who you are, deputy, and I know what you're doing. My name is Special Agent Willis Huntley, the man Special Agent monitoring Eden's Gate for some time. I've been sent by the highest authority to handle it, but the prepubescent eggheads at Langley tell me this is a sharing economy now, and before we help you, you need to do something for us. So just like a fine Turkish sauna, you scratch my back and I'll scratch yours. Pardon my French. Co, już tako? Dotrzyj z Willisem do wieży obserwacyjnej Lincolna. Dobra, jak się wsiada? Mogę tu? Zmień miejsce. O. I've been sent here on a special mission from the big man himself. Jesus, tap dancing Christ, just saying that gets me semi-erect. Chłopie, jedziesz? Kurde. Could make him look bad to the public. No dawaj, przygazuj coś. Wciskasz tam? And that's where you come in. I'm gonna lure out our man. Then you're gonna follow him back to his hidey hole and get the tape back for me. Do this for your country, and your country will solve your little cult problem for you.
Dobra, 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 później sobie przeczytamy w dzienniku, jakąś taśmę on chce. Tylko boomera mi nie potrąć, ty, bo normalnie będzie strzelane. A ty też idziesz? To jednak chyba nie słuchałem, o co chodzi. Dobra, trudno. Boomer idzie, idzie. Wszystko się tutaj... O! Boomer, weź tu coś oznacz kogoś. Dobra, wieża obserwacyjna Lincolna. Chciałem zrobić, zabezpiecz wieżę widokową. Okej. Mamy tam jakiegoś snajpera. On pewnie tutaj ma super wzrok. Ja nie wiem, czy ten koleś mi tu jest potrzebny do czegokolwiek. Na pewno będzie zawracał gitarę. Patrzę, czy nie ma tutaj gdzieś alarmu, wiecie? Ale nie widzę. O, tam można wejść. Żeby boomer nas nie zdradził. Może tędy można przejść jakoś, nie wiem. Nie pamiętam, jak się wydaje te polecenia. Zaraz zobaczymy. Przypisano do G. Aha. Już ten gościu tutaj zepsuł temat. Już spalona jest pozycja, tak? Dobra. Ło! Ten jaki sadzi bomby z tej snajpery, widzieliście? Kurde, to nie takie proste będzie. To trzeba zszarżować normalnie. No już. Jedziemy następnego. Który ty? Dawaj. Będziemy biegać, łamać wszystkim karki. Będziemy się bawić w jakieś strzelanko. Dawaj, tu przeskakuję. Ze skoku. Już. Spalił ten gościu. On tu był w ogóle totalnie niepotrzebny, wiecie? A, to ty przynosisz też splówki. Nice. Ten koleś spalił temat. Mogliśmy to zrobić po cichu. No ale, no cóż. Nie pykło. Koniecznie muszę sobie wykupić talent, który pozwoli mi na noszenie większej ilości broni, bo jak widzicie, troszeczkę tylko się... wypsztrykam z amunicji w karabinie i już jest problem. Dobra, trochę tu jeszcze poszperam. Gdzie ja tu jeszcze kogoś zabiłem? To jest jakaś szopa. Nie da się wejść. Też się zastanawiam nad tym boomerem, bo on... No on tak naprawdę tutaj nic nie zepsuł. Najwięcej zepsuł ten gość. Proste to było zadanie, powiem wam szczerze. Notatka preperska. Panie Strickland, wszystko jest przygotowane. Gdy kult zaatakuje pana farmę, wystarczy pana słowa, zjadę tyrolką do pana skrytki i panu pomogę. O, to. Oczywiście tutaj bierzemy to. Misję poboczną, zjedziemy sobie do skrytki. Nie wiem, ci kolesie to byli w ogóle jacyś mało tutaj wymagający. Tutaj jeszcze byśmy może coś podnieśli. To można. To można. Ojejku, dużo tutaj jest. Damn it. I'm at the boys' house. Send me a chopper and I'll take care of it. It's tailing time, deputy. Follow that chopper to Boyd's house. Let the target get in. Czekaj, aż Willis zwabi VIP-a. No dobra, czekamy na jakiegoś VIP-a. A gdzie tu trzeba czekać? A, tutaj cały czas. No dobra, mamy sobie tą tyrolką śmignął do tej skrytki. Ten koleś mnie tutaj zastanawia, co on tak...
suit, you could jump off the tower and follow it down. Otherwise, I spotted an ATV that'll get the job done. Now get going. Aha. Podążaj za helikopterem. A ty co robisz teraz? Nic nie robisz. Dobra, no nie mam tego kostiumu. Muszę jakoś za nimi podążać, nie wiem jak. Dobra. Jak mam się stąd wydostać? Serio? Bez sensu? Ajajaj. No, zobaczcie, to jest trochę ciekawe. Misja została spalona. Ja totalnie nie chciałem jej powtarzać, ale gra sama tutaj stwierdziła, że ej, powtórzymy ci tą misję. Dobra, ja sobie najpierw sobie tutaj furę naprowadzę. Bumera, że mnie pierdyknął. Słuchajcie, jak ten helikopter tam leciał? Jakoś z tamtej strony. Dobra, jakoś tam damy radę. Aby tędy jakoś przejechać. Szkoda, że nie mogę tutaj tą kotwiczką się czepiać. Powinno się dać. Nie musiałem tyle latać. Okej. Okay. Zerkniemy sobie na czat. Trina! Witam serdecznie, Trinę. Damaskus, Myrix, Anonim, witam serdecznie was wszystkich, fajnie, że wpadliście. Bardzo jest mi miło i przyjemnie z tego powodu. No nic, kontynuujmy tę misję. Attention, comrade. The bed has been wet. Repeat, the bed has been wet. Who is this? How did you get on this frequency? I don't have time to explain, but your bunker is compromised. You need to move fast. Damn it. I'm at the boys' house. Damn it. It's tailing time, deputy. Follow that chopper to Boyd's house. Let the target get in, and they'll lead you down the yellow brick road. Remember, as ironic as this may sound, this is not a wetworks mission. Surveillance only. Do not engage the target unless instructed. There's the chopper right on time. If you got a wingsuit, you can jump off the tower and follow it down. Otherwise, I spotted an ATV that'll get the job done. Now get going. Dobra. Pojedziemy... O nie, tak to nie. Pojedziemy furą za nimi. Gdzie ten? Dobra, tam. To nie jest najlepsza fura do tego zadania. Ale jedzie, no. Lepszy byłby jakiś chyba jednak kładzik. Dobra, pobiegnę. Nara. Chyba, że on tak szybko będzie jechał, że nie zdążę. Zanim pobiec. A nie, patrzcie, już się zmniejsza dystans, spoko. Tracisz z oczu. Nie no, spoko, widzę. Aż już boomer jest szybszy ode mnie. On coś mówił o jakimś kładzie, ja tam kłada żadnego nie widziałem. Przecież w sumie nie patrzyłem na ten pasek górny. Dobra, no już zaraz. Podążaj za helikopterem, zaraz pewnie pojawi się kolejne zadanko. Dobra, mamy śledzić VIP-a. Ale to mamy helikopter? Nie mam szans. Gdzie nie mam tu nic do jeżdżenia. A, czekaj, Jezu, i znowu zepsuję misję. No pięknie. Nie, trzeba jednak znaleźć tego kłada, bo widzę, ja myślałem po prostu, że on wysiądzie z tego helikoptera i będzie gdzieś tam se dreptał piechotą, on dalej poleciał tym helikopterem.
O Jezu, już? Dobra, trzeba to zrobić jakoś. Gdzie ten gostek? Dobra, teraz się uda. Kręcasz coś? Yes. Dobra jest, dobra jest. Widzę go. Jest nasz. O, będzie jump, będzie jump. Dobra, jadę. Nie jadę. To nic. Nic się nie dzieje. Oko. Nie skaczemy na kładzie. To jest głupi pomysł. Witam Kamila. Witam Red Queen. O, Red Queen, witam. Wiecie co? Nie planuję Wiedźmina na razie kontynuować. Jest masa innych gier, które chciałbym ograć. Dobra, jedziemy o tym o. Boomer, uwaga! Aj, ty tam. Łazisz pod koła, kurde. Dobra, jedziemy. Tym razem nie skaczemy. Trudno będzie się, ciężko będzie się oprzeć, ale jakoś trzeba. No widzicie, tu jest prosta droga, wystarczyło nie zbaczać. Upsi. Aj, poszło. Oj. Nie rób mi tego teraz, nie, tylko nie do wody. Dobra, wpław. Płyniemy do nich. Kurde, trudna ta misja. Dajcie coś innego do jeżdżenia. Nie ma nic. Twoja wina. Cholera. Nie podoba mi się to, że nie mogę tej misji przerwać i nie mogę po prostu robić sobie innej misji, albo na przykład, nie wiem, znaleźć sobie tą lotnię, czy co to tam, żeby łatwiej mi było. Bez sensu, że muszę tak w kółko tą jedną misję poprawię, no, robić, aż ją zrobię. Dobra, kład, jest. Musi się udać teraz. Jedziemy. Teraz się uda. Czemu jest ciemno? Kurde, strasznie mi to przeszkadza. Na razie same kłody pod nogi. Tu nie skaczemy, nie? Ciężko będzie się oprzeć, ale nie! No, dobra. Automatyczna jazda, zobaczymy co ona potrafi. Dobra, jesteśmy na automatycznej jeździe teraz. Dobra, on jedzie cały czas prosto. Nie ma chyba żadnego... Nie ma żadnego sygnału, no właśnie. Wow! Dobra. Olewka. Ej, jest dobrze, jest lepiej. Czemu nie ma żadnej minimapy? Kurde. Bez minimapy jest lipa. A nie, patrzcie, tu są ścieżki. Dobra, stop. Dobra, wysiadka, kurde, jedzie dalej. Dobra, widzę, że zegareczek już mówi, że koniec.
Ale dokończymy sobie ten odcinek. W sensie tą misję sobie dokończymy. Dużo ich. Dobra, mam zabezpieczyć kryjówkę, czyli innymi słowy wyrżnij wszystkich. Dobra, tylko teraz jak to robimy? Na Hama? Czy na Luza? Jako skradacz. Ja bym to na Hamisza zrobił. Słuchajcie, najpierw może wysadzimy tego Ghostka. Zabij VIP-ów kultu, by zdobyć punkty oporu. Zobaczmy, co piszą na temat tego zadania. Ustawa antyterrorystyczna. A, i tyle. Nie ma tutaj więcej informacji. Dobra. W takim razie weźmy... Granacik może być. I skitramy się. Wiecie, ja im tam walnę granatów kilka. Ojejku, jak nawala tym. Dobra, trudno, dawaj. Jeszcze mieczami tutaj. Dobra, Boomer, jedziesz tam. Ja tego Ghostka, on tu nic nie widzi. Gdzie? Ups! Upsi. Dobra, trudno. O Jezu, tu się pali. Wszystko zaczęło się... Wszystko się jara! O kurde. Te granaty to był dobry pomysł. Dobra, Boomer, wiejemy, bo tu jara się wszystko. O Jezus! Kurde, tego się nie spodziewałem. Zaraz mi się bunkier spali. Nie, nie wchodzę tam. Chyba zwiewać tutaj. Dobra. Nie, chatę chyba się nie spali, co? No co? Nie da się wejść do środka. To by było bez sensu. Ej, serio się nie da? Kurde, ale wszystkie granaty i dynamity zużyłem. Nie spodziewałem się, że jak zużyję wszystkie granaty, to zacznie dynamitami nawalać. No ale trudno, już poszło. Ale ładnie tu wycięło, powiem wam. Dobra. Dobra. Powiem wam, że teraz bym się chętnie pobawił strzelbą. Gdzieś tu była, o jest. Zobaczmy. Okej, okay. Pobawimy się strzelbą, zobaczymy jak nawala. Tyle? Dobra, zdobędźmy tą kasetę VHS i będziemy kończyć ten odcinek. Ciężkie to było strasznie. Dobra, tu jest jakiś zgniłek. Czy tu jest jeszcze? Magazyn talentów. Jest kaseta. Ja tu najpierw pyrnę, a później wezmę kasetę, bo już kilka razy tak miałem, że nie popyrałem i nagle jakaś cutscenka, coś tam nagle mnie przeniosło i już nie miałem dostępu do niczego. Już? Już. Kasetę przynieś VHS Willisowi. O, masz, ktoś tu przyjechał. Pewnie on. Mam nadzieję. Dobra, to on. Spoko. Chcesz ze strzelby? O, fajnie się celuje. Hurry up now. Let's finish this. Sorry, kid. I've got bigger fish to fry, and this little bearded uprising is suddenly below my pay grade. The American way used to mean a deal was a deal, but we live in a new America now. Bambuko nas zrobił. Reminds me of something my grandmother used to say to me: wish in one hand, shit in the other, and see which one fills up first. O, tak on mnie po prostu wyrolował. Co, chyba... Bo przerwało nam rozmowę, tak? Dobra, ty, bo się spinasz? Tyka już, Jaka walka, synek? O, I'm so privileged that you could make time for little old me. I miss her. See you around, kid. No chyba żartujecie. Co to jest? Leci tu po mnie coś. Z psem! Dobra, pies niech bierze tego gościa.
Gdzie ten pies? Gdzie ten gostek? Mam nadzieję, że go zabiło. Boomer! Gdzie ten synek? Jest, patrzcie. Da się z nim jeszcze gadać? Nie da się. No tak nas Bambo zrobił! Uj! Czyli da się jednak zabić NPC-a? Ups! No super reanimacja. Ej, podam mu rękę. Despite never serving in the military nor holding an elected office, the boss knows the power of disruption. We're a country. Już? Dobra, on nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Najśmieszniejsze jest to, że ten koleś właśnie wsiadł do traktora i odjedzie stąd. Ale mało tego, któryś z tych kolesi jechał traktorem normalnie. Kurde! Ale tu się dzieje. Dobra, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mi średnio się ta misja podobała, bo nas w bambuko zrobili. Nie spodziewałem się tego. No ale cóż, raz pod wozie, raz na wozie, raz pod wozem. O, tak to się chyba powinno powiedzieć profesjonalnie. Także, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkie linki do streamów, na których właśnie jesteśmy, znajdziecie w opisie tego materiału. Także do zobaczenia już wkrótce.